Bardzo gorąco witam panią dyrektor Marzannę Kupniewską, panią wicedyrektor Annę Malec. Witam wszystkie panie i nasze ciocie, które pracują z nami w przedszkolu. Witam serdecznie was, kochani rodzice. I oczywiście najgoręcej witam nasze stokrotki, które dziś staną się absolwentami i tak jak piękne hasło mówi, na skrzydłach motyli odlecą w świat. Niech tradycji stanie się zadość, poloneza, czas zacząć.
Danusią. Kochani, nasze dzieci teraz pójdą do sali obok, żeby przygotować się do drugiej odsłony uroczystości. Zapraszam Gabrysia, abyś poprowadzi dzieci do naszej sali. Tak jak mówiłam, nasza uroczystość jest w dwóch odsłonach. Pierwszą odsłonę właśnie Państwo zobaczyliście. Na drugą odsłonę troszeczkę poczekamy, zanim dzieci się przebiorą i wtedy wejdą do nas już absolwenci. A ja, korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć, że podstawowym fundamentem, na którym opiera się dobre funkcjonowanie przedszkola, to jest przede wszystkim współpraca z rodzicami. I muszę powiedzieć, że nasza współpraca z rodzicami w ciągu ostatnich 4 lat była bardzo owocna. Byliście zawsze z nami, służyliście swoją pomocą, wspieraliście nasze działania. Bardzo angażowaliście się nie tylko w życie grupy, ale również w życie całego przedszkola. Jesteśmy bardzo dumni, że cieszymy się, że mogliśmy uczyć, kształcić i wychowywać wasze dzieci. Korzystając z okazji, poproszę na środek panią Annę Grzywaczewską. Przepraszam kochani, panią Anię Grusztyńską, tak. Zawsze myliłam ze dwie panie. Tak, bardzo, bardzo poproszę. Pani Ania Goszczyńska przez wiele lat pełniła zaszczytną funkcję przewodniczącej Rady Rodziców. Dzielnie to berło dzierżyła, wspomagała nas i dbała o to, żebyśmy i my byli zadowoleni, ale przede wszystkim, żeby dzieci nasze były uśmiechnięte. Dlatego z tego miejsca cała społeczność naszego przedszkola. Bardzo serdecznie dziękuję pani Ani za wszystko. Jesteśmy bardzo wdzięczne. Poproszę panią dyrektor o wręczenie podziękowania naszej pani Ani. Bardzo dziękuję. Pani Maria, ja jeszcze poproszę teraz do siebie panią Sylwię Sieczkowską i panią Sylwię Pawłowską, które były członkami Rady Rodziców. Pani Sylwia Sieczkowska była w naszej trójce klasowej 4 lata. Pani Sylwia dołączyła w tym roku. Niemniej jednak ogromne podziękowania dla obu pań. Dziękujemy za wszystko, za serce, za to, że byłyście zawsze z nami, za te tysiące rozmów telefonicznych, messengerowych i innych. Z całego serca bardzo dziękujemy. Kochani, ale tak jak powiedziałam, nasza współpraca była owocna, ogromna i chciałabym teraz po kolei dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 4 lata w naszym przedszkolu były cudowne. Poproszę, proszę pani. Serdecznie dziękujemy za współpracę, pomoc, zaangażowanie na rzecz przedszkola. Dziękujemy za otwarte serce, życzliwość, nieocenione wsparcie. Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym i poprosimy państwa Annę i Michała Grzywaczewskich. Naszej pani cukierni bardzo dziękujemy, która zawsze wspierała nas pysznościami, ciasteczkami, dbała o to, o nasze bioderka, żebyśmy zawsze miały krągłe. Prosimy państwa Gabrieli Pasza Gawłowskich. I podziękowania dla pani Agnieszki Jarosława Czajkowskiej.
podziękowania dla pani Sylwii Łukasza Cendrowskiej. Podziękowania dla pani Anny i Tomasza Bartlewskich. I podziękowania dla państwa Magdaleny Łukasza Telesiewicz. Podziękowania dla pani Jolanty Zatorskiej. I podziękowania dla pani Kingi Dawida Wolak. Podziękowania dla pani Patrycji Przemysława Twardowskiej. Podziękowania dla pani Iwony i Krzysztofa Siecińskich. Podziękowania pani Katarzyny Kamila Seliga. Podziękowania dla pani Anny Wiktora Rososińskich. Witamy. Może być nikt na wór. Może fuzja. Podziękowania dla pani Aleksandry i Artura Rytkowskich. I podziękowania dla pani Justyny Krzysztanowicz. Podziękowania dla pani Agnieszki i Mariusza Nowickich. Podziękowania dla pani Doroty i Pawła Nawrockich. Podziękowania dla pani Marzeny Mariusza Morozow. Podziękowania dla pani Agnieszki Chojnackiej i pana Mariusza Majchrzaka. Podziękowania dla pani Edyty Łazarskiej. I podziękowania dla pani Luizy Korzeniewskiej i Grzegorza Ławny. Beaty Łukasza Janukowskich. Podziękowania dla pani Justyny Jurek. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor za wręczenie. Jeszcze raz z całego serca i stokrotnie dziękujemy. A teraz myślę, że tam już się coś dzieje, więc myślę, że nasze stokrotki... O nie, jeszcze nie.